Feliz Vuelta al Sol. Wszystkiego najlepszego z okazji kolejnego okrążenia Słońca. Tak często składają solenizantom życzenia mieszkańcy Boliwii i Peru. No a co to znaczy? Dosłownie szczęśliwego powrotu na Słońce. Ale chodzi o powrót, czyli taką drogę wokół Słońca do miejsca, gdzie przebywało się w momencie urodzenia. Nikt nas nie wysyła na Słońce, tylko gratuluje nam kolejnego pełnego okrążenia wokół Słońca. Czyli do miejsca, gdzie Słońce przebywało w momencie naszych urodzin. Skomplikowane, co? Tathay Inti. To jest latynoski Bóg Słońca. Czyli Feliz Vuelta al Sol, albo też Feliz Vuelta al Inti, to jak gratulować szczęśliwych 365 dni. Podoba Ci się taki sposób? A Ty jak składasz życzenia? Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin? To tak jakby życzyć szczęścia komuś tylko na jeden dzień. Składasz komuś życzenia na jeden dzień czy na cały rok? Co jeszcze robią Latynosi z okazji urodzin? Zdziwisz się. Opowiem o tym na końcu odcinka, a tymczasem dziś, 28 kwietnia, kończy się i zaczyna moje kolejne okrążenie. I z tej okazji w prezencie dla Ciebie, no i dla mnie też, przygotowałam listę szkodliwych nawyków, listę programów systemowych, z których zdążyłam się wyswobodzić w ciągu tych ostatnich kilku lat. To będzie odcinek o tym, czego nie robić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Po wysłuchaniu tego odcinka gwarantuję Ci, że będzie Ci potrzebna kartka i długopis, bo lista inspiracji jest bardzo długa. Moja subiektywna lista. Strasznie ciekawa jestem, ile z tych podpunktów już stosujesz, a które Cię zaskoczą. Dodam Ci w sekrecie, że dla takiego zwykłego matryksowego Janusza ten odcinek to będzie 35 rzeczy, o których nawet nigdy nie pomyślał. Podróże poniżej pasa. To historie, których nie opowiedzą Ci znajomi. Jest godzina 19:19. Zapraszamy na podcast. Życie jest łatwe i przyjemne, tylko ludzie je komplikują. Zgadzasz się z tym? Czy potrafisz przyznać, że sam sobie szkodzisz? To nie świat rzuca ci kłody pod nogi, tylko sam sobie szkodzisz. Często w integracji diety z ayahuaską padają takie słowa: człowiek sam jest sobie największym wrogiem. Czy kiedykolwiek o tym myśleliście? Szczerość z samym sobą to klucz do sukcesu. I chociaż może się to wydawać absurdalne, to serio, codziennie sami siebie oszukujemy. A nawet sabotażujemy w spełnianiu naszych marzeń i osiąganiu naszego sukcesu. Pamiętaj, że to nie jest ruch jednostajny. To nie jest taki ruch po prostej i tylko do góry. Bo na drodze rozwoju, na drodze naszego rozwoju osobistego, często się cofamy i wracamy do jakiejś staroci, co oczywiście nie oznacza naszej porażki. Proszę pamiętaj o tym, że jeżeli coś przytrafia ci się po raz kolejny, to dostajesz szansę. Szansę do ponownego stawienia czoła jakiemuś problemowi, ponownej obserwacji tego problemu, tylko już tym razem z Twoim większym doświadczeniem i z Twoją szerszą świadomością. Czy jak dotąd wszystko jest zrozumiałe i czy zgadzasz się ze mną? Pokiwaj na zgodę. Ja, robiąc taki prywatny, nazwijmy go roboczo, rachunek sumienia z okazji swojego kolejnego okrążenia, postanowiłam, że właśnie z Tobą podzielę się tą listą rzeczy, które wyeliminowałam ze swojego życia w celu poprawy jakości tegoż życia, czyli czego wraz z rozwojem świadomości już nie robię.
ucz się na moich błędach. Zaczęło się 7 lat temu, kiedy prosto do mojego serca wpadło zdanie. Mylić się to otwierać się na nową wiedzę. Zdanie to od razu stało się moim życiowym mottem tamtych czasów, bo kocham się mylić. Pamiętam, jak wtedy krzyczałam pod wulkanem na Kanarach, skakałam i krzyczałam: kocham się mylić! Bo przyznając się przed samą sobą z taką spokojną szczerością, przyznając się, że nie mam racji, czyli odpuszczając byczą, oślą upartość i kontrolę, otwieram się na nowe horyzonty. Przyznając się, że nie mam racji, daję sobie szansę, żeby poznać nową wiedzę. To właśnie wtedy zrozumiałam i naprawdę poczułam to, że wszyscy jesteśmy nauczycielami i jednocześnie wszyscy jesteśmy uczniami. Czyli lekcja pierwsza: dobrze jest się mylić i nie warto być tempo upartym w swoich przekonaniach. To było dla mnie takie odsłonięcie żelaznej kurtyny iluzji. No, może nie żelaznej, jak iluzji. Dan-da-da-dan! Kurtyna iluzji opadła. No a skoro ja się mylę i skoro ja mogę się mylić, no to inni też się mylą i inni też mogą się mylić. Jaka to jest ulga. Serio, polecam to przyznać przed lustrem, bo nie ma co krytykować i osądzać za pomyłki, bo wszyscy popełniamy błędy. Zgadzasz się z lekcją pierwszą? Kolejnym krokiem była weryfikacja wierzeń. Rozważałam nad tak zwanymi prawami fundamentalnymi, egzystencjalnymi. Rozważałam to, co znałam ze szkoły i konfrontowałam to wszystko z odczuciami, które uwzględniały już tę moją nową wiedzę. Czyli wiedzę, że dobrze jest się mylić i że wszyscy się mylimy. No i dotarłam do wniosków, że nas uczyli w szkole samych teorii, nie faktów, nie uniwersalnych prawd wszechświata, jak na przykład prawo mentalizmu, prawo zgodności czy prawo przyczyny i skutku. Tak samo nie uczyli nas w szkole technik, które pomogłyby nam w dorosłym życiu. Nie uczyli nas rozwiązywania problemów, nie uczyli nas zarządzania finansami, nie uczyli nas oszczędzania. A zamiast tego, zamiast takich przydatnych rzeczy, uczyli nas jedynie teorii. No a co to jest teoria? Teoria to jest przypuszczenie. Bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że teoria to jest jedynie założenie czegoś. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, jakiś wysoko usytuowany biały mężczyzna ogłasza publicznie swoje przypuszczenia, czyli tak to, co jemu się wydaje. No i dalej inni biali mężczyźni gromadzą się i dyskutują. Opowiadają o swoich przypuszczeniach, każdy o swoim przypuszczeniu. No i wtedy po tych obradach okazuje się, że oni być może nie są w stanie, ani wszyscy razem, ani żaden z nich osobno, nie są w stanie publicznie podważyć teorii tego pierwszego, nie są w stanie obalić przypuszczenia, z jakim wyszedł ten pierwszy, więc zapisuje się je w podręcznikach. Tak, i potem uczy się nas tych prywatnych opinii jednej osoby, jakby to były prawa absolutne, a tak naprawdę to są tylko teorie. Jeśli słuchasz mojego podcastu, to już wiesz, że o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, że nas uczyli w szkole
toku czyjegoś myślenia. Czyli programowali nas. Więcej na ten temat opowiadałam w 19 odcinku mojego podcastu. Tytuł tego odcinka Tego nie wiesz o sobie, czyli o programach z otoczenia i o zmysłach. Bardzo polecam Ci ten odcinek. Jeśli jesteś tu ze mną od niedawna, to tytułem wstępu do dzisiejszego tematu, do wszystkich tych rozważań odnośnie rozwoju świadomości, na początku zachęcam Cię do odsłuchania teraz, zanim przejdziemy dalej, odcinka 19 i odcinka 20, bo w tych odcinkach opowiadam, co to jest świadomość, jak możesz poczuć świadomość, ile mamy wymiarów, na czym polega programowanie ludzi, no i właśnie o tych programach z dzieciństwa. A dla wszystkich, którzy znają te odcinki, podsumuję lekcję drugą, czyli nie buduję swoich jakichkolwiek przekonań o wszechświecie w oparciu o to programowe nauczanie ze szkoły, a inaczej ja nieustannie weryfikuję to, co wiemy o otoczeniu. Ba, wyobraź sobie, po świecie krąży takie zdanie, należałoby napisać od nowa wszystkie podręczniki szkolne i uniwersyteckie. No i ja serio w to wierzę. Dowody sprawdziłam na sobie. Opowiadałam w innych odcinkach, że na własnej skórze testowałam, przekonałam się, że biologiczne limity człowieka, dyktowane nam w podręcznikach od dziecka, zaniżają nasze możliwości Homo sapiens wielokrotnie. My mamy dużo większe możliwości i po prostu nas okłamują. Wróćmy do lekcji. Jeszcze jedna o nauce. Kontynuując temat poszerzania wiedzy, ja widzę to tak, że nawet algorytmy internetowe, one są skuteczne, bo one działają na fundamentalnych prawach wszechświata, a nie na naszej wiedzy z podręczników. Czyli, jeśli szukamy przepisu na placki, no to już po jednym wyszukiwaniu, już po jednym obejrzanym wideo, później wyskakują nam reklamy, wyskakują nam proponowane treści. Wszystko oczywiście o tej samej tematyce. Więcej placków, placków, placków i więcej tematów, które zachwalają placki. Bo chodzi o to, że raczej nie zobaczymy artykułu pod tytułem 10 powodów, dlaczego placki mogą nas zabić. Podobnie jest z ludzkim umysłem. Poczuj tę analogię. Gdy zaczynają nas interesować cywilizacje pozaziemskie, to wszędzie widzimy UFO. Wszędzie dostrzegamy ślady UFO, wszędzie dostrzegamy dowody na temat istnienia tych cywilizacji, wszędzie przypływają do nas takie potwierdzenia, że nasza teza jest prawdziwa. Wtedy wydaje nam się, że mamy na 100% rację, bo cały wszechświat nam to potwierdza. No i właśnie w taki sposób zamykamy się na nową wiedzę, o której opowiadałam w lekcji numer 1. Czyli jak wysiąść z tego pociągu wzajemnego przytakiwania i poklepywania i dążenia tylko i wyłącznie do jednej teorii? Wiesz? Trzeba sięgać po kontrargumenty. To jest taka bzdura, że demokracja to jest najlepszy ustrój, bo większość zazwyczaj nie ma racji. To te jednostki, to zazwyczaj te pojedyncze jednostki zmieniają świat, mają ogromny impact, a nie stado, nie większość. No ale wróćmy do tych kontrargumentów. Jeżeli ktoś mówi, że placki są dobre, a UFO istnieje, no i ty się z tym zgadzasz, ale zamiast czytać więcej na temat tego właśnie przytakiwania, czyli poklepywania samego siebie po ramieniu, że tak, to jest dobre, tak, to jest prawda i że tylko ty masz rację i tylko te osoby, które tak myślą, no to mają rację. I w ogóle jeszcze z politowaniem liczyć, że reszta świata się opamięta i też to zrozumie. No nie, właśnie to jest to zamykanie się, nakładanie sobie klapek na oczy, nakładanie sobie pudełka na mózg
Więc, żeby się z tego wydostać, z tego programu i żeby wstąpić, żeby wkroczyć dziarsko na swoją drogę do rozwoju, to w tym przypadku będziemy czytać krytykę. Krytykę na ten temat, czyli będziemy poznawać kontrargumenty przeciwników, żeby w taki sposób mieć cały obraz sytuacji, a nie tylko jedną jej stronę. Tak właśnie wkraczamy na ścieżkę takiego samopoznania, czyli prowadzimy nasze prywatne badania, bo sami obserwujemy, jak się czujemy z tą wiedzą. Bo przecież nie chodzi o to, żeby zawsze mieć rację. Patrz, poprzednia lekcja. Lekcja trzecia. Placki to moja ulubiona potrawa i mam mnóstwo przepisów na zdrowe placki. Ale jednocześnie nie zapominam o tym, że stara patelnia albo niewłaściwy olej mogą z tych najzdrowszych placków z przepisu zrobić toksyczne placki. Więc jeśli ktoś mi mówi, wszystkie placki z tej książki kucharskiej są zdrowe, no to ja nie biorę tego za pewniak, tylko obserwuję, jak się czuję po plackach, gdy je jem. Bo od razu jeszcze czwartą lekcję do tego dodajmy. Kiedy ja mam swoje przygody z plackami, to wiem, że to są tylko moje przygody i że każdy z nas jest inny, więc ja nie marnuję mojego najcenniejszego czasu i energii, żeby przekonywać kogoś, jakie placki są najlepsze. Bo uwaga, to jest taki przykład uniwersalnej prawdy. Nie ma najlepszych placków. Każdy ma swoje ulubione placki i nie trzeba się nikomu tłumaczyć, czemu akurat my te lubimy najbardziej. Jasne? Lekcja piąta to właśnie ten temat tłumaczenia się. To jest taki temat, który dla mnie to jest naprawdę kłoda. Oduczyć się, że ja nie muszę się tłumaczyć. Pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to jest taki wstrząsający przykład odnośnie powitania z innymi ludźmi. Ja nie lubię się zbliżać, nie lubię dotykać się na powitanie, szczególnie nie lubię tego robić z obcymi ludźmi, a jeszcze najszczególniej z takimi, gdzie już z dystansu czuję, że ja nie chcę, żeby ta osoba wkraczała w moje pole. Więc poznawanie nowych osób, szczególnie przy tak intensywnym podróżowaniu, to często była dla mnie tortura. Do czasu, aż nauczyłam się stawiać swoje granice. Czyli w Indiach nauczyłam się składać ręce przed sercem w takiej pozycji namaste i przymrużać oczy, czasem odrobinę ukłonić głowę przed kimś starszym. I właśnie w taki sposób wyzwoliłam się z tego kontaktu dotykowego oraz z tłumaczeń, które często kończyły się jakimiś takimi wymijającymi kłamstewkami, takimi wymyślonymi na prędce durnotami, żeby tylko ktoś mnie nie dotknął. Więc lekcja szósta to będzie o tych kłamstwach. Bo ileż razy zadawałam sobie to pytanie, pytałam całego wszechświata, dlaczego ludzie, których spotykam, okłamują mnie? Jeśli ja nie kłamię, dlaczego ludzie mnie okłamują? Nie mogłam zrozumieć tego magnetyzmu, że przyciągamy to, co dajemy od siebie. I wydawało mi się wręcz odwrotnie, że ja nie tylko nie kłamię, ale ja jestem aż za bardzo szczera, szczera do bólu. I jaki z tego wniosek? Ano taki, że z tego będą dwie lekcje. Po pierwsze, czyli lekcja szósta, Madre Ayahuasca pokazała mi, że nie tylko kłamię, ja kłamię, ale pokazała mi, że przychodzi mi to tak lekko, że nawet nie zauważam, że to jest kłamstwo. Ja ignoruję, wmawiam sobie, że to nie są kłamstwa. Na przykład, jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, a ja wiem, że odpowiedź jest bardzo skomplikowana, złożona, wymaga kilkunastu zdań tłumaczenia, no to ja odpowiadałam, że to jest nieaktualne albo cokolwiek innego, aby uniknąć tego tłumaczenia, ale nie rozumiałam wtedy, że ja jednocześnie unikałam prawdy, czyli kłamałam. I to jest kłamstwo,
bo ja wiem, że to, co odpowiadam, to nie jest prawdziwa odpowiedź. Czyli proste, to jest kłamstwo. I to zazwyczaj są takie na maksa błahe sprawy, jednak to są dalej kłamstwa. No i jak ayahuasca mi to pokazała, no to było mi i wstyd, i przykro, jak to odkryłam. No bo siebie też okłamywałam, mówiąc sobie, że ja nie kłamię. No ale nie krytykowałam się, nie biczowałam się za to, że w taki sposób żyję. Nie bagatelizowałam też tego, mówiąc, że o, to są taki drobiazg, że z tym da się radę dalej żyć. Tylko na początku obserwowałam to, dlaczego ja to robiłam. Doszłam do takiego wniosku, że ja sobie to tłumaczyłam. Moja perspektywa była taka, że ja tym ludziom pomagam. Te kłamstwa, te błahostkowe kłamstwa, które i tak były kłamstwami, tłumaczyłam sobie, że ja oszczędzam czas tych ludzi. Czyli ja zamiast tłumaczeń, to odpowiadam im, że to już jest nieaktualne, albo coś innego. No i że mi się wydawało, że ja im wyświadczam przysługę, bo ja oszczędzam ich czas. No, ale tak naprawdę, z takiej obiektywnej perspektywy, to co mi pokazała medycyna, no to ja decyduję za te osoby. Czyli ja odbieram im ich wolną wolę w podjęciu ich własnych decyzji. Brzmi strasznie, co nie? Brzmi to strasznie. Pomyśl sobie. Takimi błahymi kłamstewkami ograniczam wolną wolę innych ludzi. Jaki inny przykład? Na przykład ktoś puka do drzwi i pyta się o szamana. No a ja wiem, gdzie jest szaman, ja wiem, co on robi, ja znam całą prawdę. I znowu, zamiast tłumaczyć tej osobie, że on robi to i tamto i dlatego nie może przyjść, no to ja pozwalam sobie znowu kontrolować sytuację i w skrócie odpowiadam, że go nie ma. No i to jest znowu kłamstwo. Teraz to widzę, teraz to czuję i rozumiem, ale kiedyś wydawało mi się, że ja naprawdę wyświadczam tej drugiej osobie przysługę, że ja pomagam, sobie tłumaczyłam. Odpowiadam krótko i rzeczowo, nie marnuję niczyjego czasu. Jeszcze jeden przykład. Jest godzina 21:45, ja siedzę w restauracji i jem placki. No, ulicą ktoś przechodzi, zagląda mi przez witrynę do talerza, cofa się i wchodzi do tej restauracji od razu z pytaniem do mnie, bo ja siedzę przy drzwiach. Pyta się, czy mi smakuje, bo i on chce sobie to zamówić. A ja szybko odpowiadam, że wzięłam ostatnie i że oni już zamykają restaurację. No i ile było kłamstw w takim jednym zdaniu? Po pierwsze, odpowiedziałam w ogóle nie znając prawdy. W tym przypadku wymyślałam. Jak myślisz, to jest kłamstwo czy nie? Takie wymyślanie, jeżeli się nie zna prawdy. Bo w tych poprzednich przypadkach ja znałam prawdę, więc kłamałam. No a tutaj, jeżeli w ogóle nie znam prawdy i nie próbuję jej poznać, tylko odpowiadam coś, co sama wymyślam. Jak uważasz, to jest kłamstwo czy nie? Ja uważam, że to jest kłamstwo i dodatkowo tym kłamstwem wymyślonym spławiam tę osobę, żeby ze mną nie usiadła. I mało tego, jednocześnie ja osądzam tę osobę, bo ja nawet nie wiem, czy ona chciała ze mną usiąść, ale ja już sobie odpaliłam taki program autoochrony, taki program kontroli i za tym poszła cała lawina i kłamstw, i innych emocji. No i mogłam nic nie mówić. Mogłam wybrać nie kłamać, ale wybrałam próbę kontroli rzeczywistości. No i uważaj, bo teraz to będzie mocne. Kłamiemy, żeby było nam wygodniej. Taki powód jest wystarczający. Kłamiemy, żeby nam po prostu było wygodniej, żeby nam było lepiej. A teraz wyobraź sobie, że ja poszłam dalej tym tokiem myślenia, dalej obserwowałam to kłamanie dla wygody i bardzo szybko po prostej, krótkiej niteczce doszłam do tego, że z tego samego powodu ludzie też zabijają dla wygody. Na przykład insekty. Ludzie je zabijają,
żeby mieć spokój, żeby mieć przestrzeń tylko dla siebie. Zabijają, żeby nie dzielić się przestrzenią z innymi gatunkami. Opowiem ci taką historię. Ostatnio, jak przyjechały do mnie koleżanki, one uwielbiają koty, a ja kolejny raz powtórzyłam na głos, że ja nie lubię kotów, bo koty zabijają dla zabawy. I to właśnie wtedy przyszło do mnie to zdanie. Normalnie w środku coś mną wstrząsnęło, takie hello, ludzie nałogowo kłamią, krzywdzą, też dla swojej wygody albo dla zabawy. I ludzie też zabijają dla zabawy. Dlatego to była hipokryzja z mojej strony. I też takie odbicie. Rozumiesz, jeśli znasz zasadę lustra, no to na pewno rozumiesz, że denerwuje nas na zewnątrz to, co mamy w sobie, to, co nam się w sobie nie podoba. No i to było uwolnienie się z takiego kolejnego programu, że mi te koty nic nie zrobiły, że one się tak zachowują, bo one po prostu to wybierają. Tak samo jak ludzie. Ludzie wybierają kłamstwo. Ja byłam jednym z takich człowieków. Jeśli chcesz się przekonać, jak trudno jest mówić tylko prawdę, no to mam dobrą wiadomość. Możesz się przekonać. Wystarczy, że proponuję, że narysujesz sobie coś na dłoni i zawiążesz wstążeczkę albo cokolwiek innego w ramach przypominajki i postarasz się przez jeden cały dzień odpowiadać tylko prawdę. Każdemu i mówić tylko prawdę zamiast wymówek. No i ja nie mam dzieci, ale jak zajrzałam w przyszłość i przeanalizowałam wszystko, co pamiętam z ust rodziców, nauczycieli, dorosłych, to właśnie były takie korowody kłamstw. Ja nie, wiecie, to nie mieściło w głowie, że czy da się wychować w prawdzie? Bo zastanów się, jaki my mieliśmy początek i jak trudno żyć teraz w prawdzie, gdy nie dość, że wychowaliśmy się w kłamstwie, no to teraz jesteśmy bombardowani kłamstwem na każdym kroku i w każdej dziedzinie. Dlatego w rozwoju osobistym tak ważne jest łączenie się z prawdą i proszenie o prawdę. W taki sposób da się oczyścić z tych wszystkich toksycznych kłamstw. Okej, chodźmy do lekcji 7. Też gruba, ale dalej będą już lżejsze, obiecuję. Jeszcze kilka takich ciężkich, a później będą lżejsze. Nie oceniam. Lekcja 7. Nie oceniam, w sensie nie krytykuję. Bo ocena ma dwie strony. To jest bardzo złożony temat. Może być ocena sytuacji. I w takiej ocenie my porównujemy nas samych z przeszłości do nas samych dzisiaj. I taka ocena ma na celu konstruktywne wyciągnięcie lekcji. Jacy jesteśmy teraz? Czego się nauczyliśmy? Czyli takie ocenianie jest dla nas wartościowe, jest dla mnie wartościowe, ale ocenianie często nie jest wartościowe. Gdy skrytykuję siebie albo skrytykuję kogoś, no to albo cofam tę ocenę, albo przepraszam. Nie oceniam krytykując, nie krytykuję, odkąd zrozumiałam, też podczas ayahuaski, że krytykując i oceniając krzywdzę nie tylko kogoś, ale przede wszystkim krzywdzę samą siebie. To było bardzo mocne doznanie dla mnie, kiedy zrozumiałam, że jeżeli ja oceniam, no to ja ograniczam siebie. Bo ja ograniczam się do tego swojego osądu, czyli zamiast prosić o prawdę, zamiast pozwolić sobie poznać prawdę, no to ja karmię się, zadowalam się tym swoim własnym osądem, czyli iluzją, czyli kłamstwem. Czyli krytykując, sama ustawiam sobie blokadę na poznanie prawdy. No a dodatkowo nastrajam się do tych niskich wibracji krytyki. Taką samą częstotliwość, niską częstotliwość krytyki wysyłam. Wysyłam falę krytyki, czyli ludzie odbierają ten niski vibe ode mnie. No i to samo
co daję, to też dostaję, więc przyciągam więcej krytyki do siebie. Na pewno znasz takie przykłady. Jak szybko znaleźć grono do narzekania? To w mgnieniu oka tworzy się takie grono. Albo w drugą stronę, jak szybko, jak chętnie opuszcza się takie grono przypadkowo spotkane, gdy my sami nie nadajemy na takich falach. Kiedy my jesteśmy radośni, szczęśliwi, zadowoleni z życia i wpadamy w takie towarzystwo, to od razu czujemy się, jakby nas zarażali jakimś wirusem i chcemy stamtąd się wydostać. Taki protip o krytyce, o kłamaniu, o całej tej karmie, no to wypadałoby jeszcze dorzucić taką przypominajkę, że to zbieranie plonów za to, co zasialiśmy, no to nie zawsze jest błyskawiczne. To nie jest za każdym razem łatwo zauważalne. Czyli jak ja teraz nie kłamię, a mnie okłamują, no to wniosek jest tylko jeden, no że mi się nazbierało wcześniej. Szczególnie takich błahostek, na które nawet nie zwracałam uwagi, że to są kłamstwa. Wiesz co, pociągnę jeszcze ten temat opinii, bo z takich moich lekcji, do jakich dotarłam podczas tych urodzin, to na pewno dodałabym tutaj, że ja przestałam pytać o opinie czy porady osób, które nie są w podobnej sytuacji jak ja. Czyli taki dosadny przykład. Jak wydaję książkę, no to ja nie pytam o opinię mojej rodziny, tylko pytam o porady osób, które wydały swoje książki. I przy tym pamiętam o najważniejszym, że opinie innych to są tylko opinie innych. One mnie nie wartościują. Tak samo moje opinie to są tylko moje opinie. One nie są obiektywną prawdą o innych ludziach albo o świecie. I wiesz co? Warto zwracać uwagę na to, jakie wartości wyznają osoby, które prosimy o opinię, a także te osoby w naszym najbliższym otoczeniu, bo to właśnie te wartości będą determinować te oceny, te opinie oraz będą na nas wpływać. Czyli są takie powiedzonka, które mają bardzo głęboki sens, dla mnie przynajmniej. Na przykład, jeśli wejdziesz między wrony, będziesz krakać tak jak one. Albo z kim przystajesz, taki się stajesz. Albo jesteś wypadkową 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Pozostawiam ci je do twojej refleksji teraz. To, jakie treści, to, jakie myśli, jakie słowa, jakie obrazy, to wszystko, czym się karmisz i czym karmią cię osoby w twoim najbliższym otoczeniu, ma na ciebie wpływ. Stąd też moja lekcja numer 8 na nasze urodziny, mianowicie nie czytam, nie słucham, nie oglądam, nie myślę o chorobach, o morderstwach, żadne true crime, nie zapodaję do swojego pola, nieważne w jakiej formie. Jeszcze raz powtarzam, tego nie robię, nie słucham, nie oglądam, w ogóle o tym nie myślę, o takich rzeczach, których ja nie chcę w swoim życiu, to ja ich do siebie nie zapraszam i nie przywołuję. Lekcja 9. Jak widzę pokusę, to staram się pytać, czy tego potrzebuję. Wtedy od razu wiem, czy to jest chwilowa zachcianka, czy będę tego używać. I jeszcze ważne jest, jak często. Bo jeżeli odpowiedź jest, że codziennie, no to kupuję to. Ale jeżeli odpowiedź jest, że raz, to odkładam. I nie pytam innych, to jest ważne, że ja nie pytam nigdy innych osób, czy coś mi jest potrzebne. Pytam zawsze siebie, czy mi jest to potrzebne.
Lekcja 10. Nie używam kosmetyków. To jest już u mnie grubo ponad dekadę. Kiedyś jeszcze używałam antyperspirantów, ale od 7 lat nie używam ani antyperspirantów, w ogóle żadnych blokerów. I staram się codziennie naświetlać, czyli wychodzić na słońce bez żadnych filtrów, żeby wystawić do słonka twarz, dłonie, stopy i co tylko się da. Polecam. Lekcja 11. Nie kupuję gotowych dań, bo są w nich śmieci. O przetworzonym żarciu i o składnikach, o których nie piszą na opakowaniach, opowiadałam w 84. odcinku o sekretach długowieczności. Lekcja 12. Bardzo ją lubię. Wyeliminowałam przez ostatnie lata ze swojego słownika następujące zwroty. Nie potrafię, nie umiem, nie mogę, bo ciało akceptuje to, co mu programujemy. Ja zawsze tłumaczę to tak, że jeżeli ja, moje serce czegoś chce, ale ja sobie mówię, że nie mogę sobie z tym poradzić. Czyli nałożyłam na siebie blokadę. Nie mogę. I moje ciało, mój mózg, okej, to na lenia, nie będziemy tego robić. A w drugą stronę, jeżeli ja sobie powtarzam, że mogę, to czuję takie wsparcie całego wszechświata, nawet pomoc w realizacji tego, co chcę i tego, co mogę. I dodatkowo ja zapodaję sobie takie słowa, które mi pasują. Na przykład nie używam chcę zmienić, bo ze mną lepiej działa chcę przetransformować. Zamiast mam coś do przepracowania, ja lepiej sobie z tym poradzę, gdy komunikuję sobie, że mam coś do obserwowania, że ja to chcę poobserwować, a nie, że ja to muszę przepracować. No, nie kupiłam sobie zestawu słów dla mojego znaku zodiaka, tylko uważnie zapisuję, co najlepiej ze mną rezonuje. Tak wiem, czuję, że rymuje. Nie używam słowa walczę z czymś. To jest bardzo ważne. Nie mówię, że walczę z nałogiem, walczę z programem, no bo ja nie jestem wojowniczką. Ja nie zasilam wojny. Energia wojny to jest coś, w co nie chcę wchodzić. I też nie proszę o pokój, no bo wtedy łączę się z brakiem pokoju. Czyli ja pielęgnuję w sobie spokój. Uczę się sama być spokojem. Lekcja 13 to jeszcze kontynuacja poprzedniej, bo jeśli przestajemy coś robić, no to pozostaje nam dziurka, taka metaforka. Zostaje ta dziurka, no i żeby do tej dziurki nie wskoczyło z powrotem to stare, szkodliwe przekonanie, ten stary program, stary nauk, cokolwiek, co uwalniamy z naszego życia, co nam nie służy, a wręcz szkodzi, no to w tą dziurkę dobrze jest wsadzić coś nowego, zastąpić czymś to stare. Na przykład zamieniam takie przekonanie, ciągle mi to nie wychodzi, na nowe przekonanie, wszystko, czego dotykam, idzie po mojej myśli. No i żeby były pozytywne te myśli. Albo wszystko, czego dotykam, zamienia się w sukces. Czy to nie jest fajniejsze życie? No powiedz. Za każdym razem, gdy trafiam na taką blokadę, gdy coś takiego mi się pojawia, no to ja na początku sprawdzam, skąd to pochodzi. Czyli po prostu pytam się, czy to jest moje. Jeśli tak, no to świadomie zamieniam. Na przykład zamieniam jakiś brak na obfitość. Nie mogę czegoś na mogę. Ale jeśli okaże się, że to nie jest moje, często w takich przypadkach to pochodzi od rodziców i ja wtedy im dziękuję. Dziękuję rodzicom za to, kim jestem,
Dziękuję im, nawet jeżeli to jest jakaś najgorsza trauma, to dziękuję im za to, że ja to przeżyłam, bo to uczyniło mnie tym, kim jestem teraz. Jeżeli ta blokada nie jest moja, to ja ją oddaję. Bo niektóre rzeczy przejęliśmy świadomie, niektóre nieświadomie, wzięliśmy coś na siebie, a to nie jest nasze. I ja po prostu oddaję. Nawet nie trzeba wiedzieć konkretnie, komu to oddajemy, tylko po prostu mówimy, że to, co nie nasze, to niech wróci do swojego właściciela, a to, co nasze, niech wróci do nas. Więcej na temat zaklęć już Wam opowiadałam, ale chciałabym też opowiedzieć o takiej relacji z rodzicami. Jak to definiuje nas w życiu dorosłym? To jest gruby temat i naprawdę przygotowuję się do tego odcinka, także już niebawem. Lekcja 14. Wierzę, że istnieje o wiele więcej niż odbieram zmysłami i nie lekceważę tego, czego nie widzę. A także nie oceniam i nie wartościuję tych bytów. To jest tak samo jak z jedzeniem. Jedni wolą jabłka i gruszki i idą do sadu, a inni wolą żeberka i nóżki i idą do rzeźni albo do mięsnego. I tak samo jest z tym, co my sami mamy do zaoferowania. Czyli jeśli ty rozdajesz uśmiechy i radość, no to tacy klienci do ciebie przychodzą. No a jeśli ktoś rzuca bluzgami, klątwami, agresją i zazdrością, no to tacy klienci już stoją w kolejce i będą stać i czekać na kolejne dawki. Rozumiesz tę metaforę? To nie klient jest złym człowiekiem. To nie ten, kto bierze. Bo ten klient, ten byt w swojej naturze karmi się na przykład emocjami wściekłości, no i pójdzie tam, gdzie je dostanie. Jeżeli one były u nas dostępne przez 30 lat, jeżeli przez 30 lat sprzedawaliśmy krytykę i zazdrość, no to nie ma się co dziwić, że mamy stałych klientów na te emocje, którzy tylko czekają na swoje kolejne dawki. Ale trzeba też pamiętać, że dalej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamknąć ten stragan i przebranżowić się na dobre uczynki. A skoro mowa o dobrych uczynkach, no to lekcja 15. Ja często opluwałam innych powiedzeniem: dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. No i znowu to już było kłamstwo, no bo ja nie wierzę w piekło. No a dalej było jeszcze gorzej, bo zrozumiałam, że pomaganie szkodzi. Mi szkodzi. Abstrahując już od tego, że samo gadanie i chęci, sama chęć, że chce się pomagać, no to w niczym nie pomaga. I tu serio, nie generalizując, opowiadam, że pomaganie mi szkodzi. Ty możesz zweryfikować, czy też w tym nie jesteś. Bo kiedy przemaglowałam wielokrotnie ten temat bycia szczerą z samą sobą, to zrozumiałam, że moje pomaganie to było ciężkie. A zrozumiałam, że to pomaganie wypływa nie z dobrego serca, ale z ego. Niełatwo było to dostrzec, niełatwo było zaakceptować, ale już to mam i z przyjemnością i naprawdę bez wstydu, bez autokrytyki opowiem Ci o tym, że dawniej działałam z pozycji ofiary, czyli porzucone dziecko, niechwalone dziecko, niechwalone w domu i dalej dziecko poszło w świat pomagać innym. Dlaczego? No bo obcy doceniają, obcy dziękują, nie to, co ci niewdzięcznicy w domu i w starym otoczeniu. Znasz to? Lepiej zrobię coś dla kogoś obcego, bo on to przynajmniej doceni. Jaka z tego lekcja? Najpierw wyleczyć siebie.
wyleczyć, ukochać, docenić, docenić swoje schowane emocje, swoje skrzywdzone małe dziecko z przeszłości, porozmawiać z nim, poprzytulać się, naprawdę docenić siebie. To jest ta lekcja, docenić siebie samego, zamiast szukać na zewnątrz kogoś, kto nas doceni. To właśnie szukanie takiego doceniacza to jest początek toksycznych relacji. To właśnie zamiast szukania doceniania na zewnątrz, zacząć doceniać siebie. Nie nagradzać prezentami, tylko doceniać. Lekcja 16. Dalej o pomaganiu. Pomagam sobie, gdy pomagam tylko tym, którzy proszą o tę konkretną pomoc. Czyli zamiast wyskakiwać z lodówki z naszymi pomysłami na temat tego, jak komuś polepszyć życie, to lepiej poświęcić ten czas na polepszanie swojego własnego życia. Tu mam takie dwie złote myśli, które uwielbiam i które chcę opublikować. Pierwsza to: nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. To jest taka moja święta prawda, bo tyle razy już ją przecierpiałam, ale wciąż wracała do mnie jak bumerang i jak wspominałam na początku, to nie świadczy o moich porażkach. Jeżeli ja znowu jestem nadgorliwa, to nie jest moja porażka. Jeżeli znowu popełniam te same błędy albo podobne błędy, czyli w tym przypadku, jeżeli znów robię za dużo, jeżeli znów robię bez pytania, jeżeli pomagam bez takiego wyraźnego przyzwolenia, to chodzi o to, że te sytuacje przytrafiają mi się w życiu po to, żebym ja mogła za każdym razem szybciej się opamiętać. Żeby to do mnie dotarło, żebym szybciej zareagowała w ten nowy sposób, z tą nową świadomością. Te sytuacje wracają właśnie po to, żeby nauczyć się postępować w zgodzie ze sobą. Czyli nie porywam się do wykonywania zadań za kogoś, bo takie stare programy, które powodują to pomaganie z poziomu ego. To jest: ja to zrobię i tak lepiej. Znasz? Ja to zrobię najlepiej. Wolę zrobić to sama, niż potem poprawiać. Albo zrobię to zamiast potem poprawiać, nie będę czekać, aż ktoś to zrobi, nie mogę na to patrzeć i wolę to zrobić sama za kogoś. To tylko kilka z przykładów programu kontroli. No i co jest, jak się z tego wyleczyć? To jest ta najtrudniejsza lekcja. Akceptacja. Zastępowanie tych starych przekonań i programu kontroli właśnie akceptacją i zrozumieniem. Czyli zamiast ja to zrobię najlepiej, świat się nie zawali, jak ja tego nie zrobię. Albo nie muszę poprawiać, bo każdy ma inną perspektywę doskonałości. Albo perfekcyjność nie istnieje, najprościej. Albo lepsze jest zrobione niż perfekcyjne. Można wyleczyć się z tego samodzielnie, bez żadnych psychodelików. Można wyleczyć się z tego samodzielnie, bez terapii, taką autoterapią, zadając sobie pytania. Jak będę się czuła z tym, gdy będzie inaczej, niż bym tego chciała? No, to jest takie przyjemne uświadomienie. Polecam wam zadać sobie to pytanie. Albo: czy poradzę sobie, jeśli to nie jest zrobione według moich wytycznych? Czy ja sobie z tym sama poradzę? Czy świat się zawali? Albo: czy ktoś oprócz mnie zauważy różnicę? Ta, która dla mnie jest taka bijąca po oczach. Albo: co zrobię z tym wolnym czasem, którego nie zmarnuję na poprawianie? Albo: co zrobię z tym wolnym czasem, którego nie zmarnuję na
pomaganie bez wyraźnego wezwania do tego pomagania, bez wyraźnego zaproszenia do tego pomagania. Fajne pytania, nie? Odpowiedzi są jeszcze fajniejsze. I tu pozwól jeszcze ta druga złota myśl od Megan, australijskiej psycholożki. Megan powtarzała mi nieraz tak. Wydaje nam się, że robimy więcej, gdy fizycznie dajemy z siebie więcej. Ale to nie jest prawda. Bo tak naprawdę pomagamy drugiej osobie jedynie wtedy, gdy zamiast robić więcej, to my zrobimy krok wstecz i posłuchamy. Posłuchamy, o co ta druga osoba naprawdę prosiła i zrobimy tylko to. Nic więcej. Nic więcej od siebie nie będziemy dodawać. I to działa w przypadku nas samych identycznie. Czyli zamiast odhaczać jakąś checklistę mentorki z internetu, rzeczy, które musimy zrobić, żeby być szczęśliwi, zamiast zbierać jakieś wirtualne punkty w teoretycznej trosce o nasze zdrowie, to zamiast tego wszystkiego można właśnie zrobić ten krok do tyłu, wycofać się z internetu, ze społeczeństwa, z czegokolwiek, bo oczywiście w izolacji najlepiej poznajemy siebie. Zrobić ten krok do tyłu i usiąść i posłuchać siebie. Czego naprawdę chce moje serce? Jaka naprawdę jest potrzeba mojej duszy? Pamiętaj, żeby prosić o prawdę albo prosić o połączenie ze źródłem. Jesteś dalej ze mną? Lekcja 17. Słuchać siebie to jest słuchać swoich prawdziwych potrzeb. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ciało mówi nam ziewaniem i piekącymi oczami, że chce nam się spać i potrzebujemy odpocząć, no to jeżeli my słuchamy siebie, no to nie robimy nic innego, tylko idziemy spać. Nawet na 15 minut. Słuchać samego siebie to znaczy jeść, gdy jesteśmy głodni. Nie trzymamy się jakiegoś wymyślonego harmonogramu posiłków, jeszcze w dodatku wymyślonego przez obcą osobę, tylko słuchamy siebie i jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Co to jeszcze znaczy słuchać samego siebie? To znaczy dotykać się, przytulać, całować, odmawiać. Tak, lekcja 18. Mówić nie. Ja nauczyłam się bardzo późno i całkiem niedawno i w dodatku w wyniku tego niechcianego nauczania patriarchalnego. Mianowicie to mężczyzna, który był wtedy moim nauczycielem, powiedział mi: mogłaś powiedzieć nie. A ja zamarłam. Ja zamarłam i na moment naprawdę rozsypałam się na drobne, bo dotarło do mnie, że wcześniej nie odmawiałam. Ja przez całe swoje życie się zgadzałam, bo nikt nie dał mi pozwolenia, żeby odmawiać. Wyobrażasz to sobie? Czyli po tym jednym zdaniu możesz odmawiać. Mi to rozwaliło dwa programy jednocześnie. Po pierwsze, coraz łatwiej przychodzi mi niezgadzanie się, niewyrażanie zgody za każdym razem, kiedy ktoś mnie o coś poprosi. I uwaga, jeśli i ty masz problem z odmawianiem, to teraz jest ten moment. Jeśli masz problem z odmawianiem, to ja nadaję teraz prawo, siostro, bracie, ode mnie prawo, masz prawo mówić nie. Masz prawo odmawiać, jeśli coś nie jest zgodne z tobą i twoimi wartościami. Korzystaj. A ten drugi program to była właśnie ta hierarchia patriarchalna. Czyli ja podświadomie,
w swoich genach, w wyniku tego wielowiekowego patriarchatu, w którym żyjemy, to ja podświadomie czekałam na pozwolenie od białego mężczyzny nade mną. Tak to wygląda. I jak tylko je dostałam, to ja od razu to zrozumiałam i od razu się z tego uwolniłam. Zrozumiałam wtedy, że to ja ustalam swoje prawa, że ja nie muszę czekać na żadne pozwolenie z góry i że mogę wszystko. Dopóki nie narusza to dobra osobistego i wolnej woli innych bytów, to mogę wszystko. Lekcja 18. Lekcja 18, czyli mam prawo odmawiać. Plus jeszcze jedna. Prawo dozwolone od lat 18. O tym programie oraz jak się z niego wyzwoliłam, jednocześnie rozumiejąc, jak krzywdząco działa krytyka i ocenianie, to wszystko razem o tym opowiadałam w moim baby booku Ayahuasca, to się zdarzyło w Amazonii, w rozdziale o czarnej ceremonii. Właśnie z tej książki dowiecie się, jak psychodeliki zmieniają świat. Lekcja 19. Mniej znaczy więcej. Cała głębia tej tezy, tego jest mnóstwo dowodów na to, że mniej znaczy więcej. Rozwinęłam to też w moim baby booku ayahuaskowym i konsekwencją tego było dostrzeżenie, jak ważne jest skupianie się na jakości życia. Nie na ilości w życiu, tylko na najlepszej, na takiej, na jakiej nam najbardziej odpowiada jakości życia. Dla mnie to jest być, nie mieć. O tym naprawdę lubię rozważać i jeszcze w tej lekcji dodam, że mniej znaczy więcej, to chodzi o niedojadanie na siłę. To jest taka jedna z moich traum, że ja wiecznie wciskam w siebie jedzenie, bo się zmarnuję. Takie coś nade mną wisiało i uwolniłam się z tego, bo to jest nieprawda. W naturze naprawdę wszystko krąży i nic nie ginie. I odkąd to zrozumiałam, to przestałam z siebie robić śmietnik. Ale o tym też więcej w mojej sadze z Amazonii. Niebawem już drugi tom prosto do waszych zmysłów. A tymczasem lekcja 20. Dokończmy jeszcze o tym jedzeniu, bo z podcastu wiecie już o moich napadach kompulsywnego jedzenia i ja od lat nie zostawiam najlepszego na koniec. Na początku jem, na początku wybieram, na początku sięgam po to, na czym mi najbardziej zależy. Bo później może już nie być miejsca. Ja chcę uniknąć takiego wpychania na siłę, starania się na siłę, zmuszania się, przekraczania nadludzkiego swoich limitów. Wszystko zaczęło się 7 lat temu, gdy zaczęłam medytować i dzięki temu coraz lepiej słyszę swoje potrzeby. I jednym z takich pierwszych sygnałów, jaki do mnie doszedł, to właśnie był sygnał o pełnym żołądku. No i wyobraź sobie, że często to już jest 1/4 talerza dopiero zjedzona, a ja już czuję ten sygnał. No i przykrywam ten talerz i zjadam obiad na 2 albo na 3 razy. A w życiu to jest tak, że na początku sięgam po to, co mi najbardziej zależy. Nie odkładam swoich najważniejszych wartości na bok, chociażby spełniając jakieś zachcianki innych ludzi, bo nie potrafiłam wcześniej odmówić. Teraz stosuję taką zasadę, że za każdym razem, kiedy mówię komuś nie, to mówię sobie tak. Lekcja 21. Jedzenie i picie to ten sam sygnał. Czyli zawsze pierwsze piję. Jak na przykład za kwadrans albo za pół godziny, o ile uda mi się tyle wytrzymać, jeżeli dalej czuję głód, no to wtedy jem. Ale zazwyczaj za te 15 minut ja już w ogóle nie pamiętam o jedzeniu, bo chodziło tylko o wodę. I wystarczyło te kilka łyków i przyszedł spokój. Zamiast krytykowania się w myślach, że to nie pora na jedzenie, ja po prostu biorę kilka łyków wody albo kilka oddechów. Lekcja 22 to
Czy 2 litry wody w 8 proporcjach przez cały dzień to jest prawda? No, dla mnie nie. Dla mnie to jest to zależy. I oczywiście to zależy od ciebie i to zależy ode mnie. To zależy, czy jadłeś dziś arbuza albo inne owoce. To zależy, ile szklanek ziołowych napojów dzisiaj wypiłaś albo ile kaw. Bo ja wierzę, że na przykład za każdą filiżankę naparu z mięty mogę sobie dodać wodę, ale za każdą filiżankę kawy to ja odejmuję tą wodę od dobowego bilansu. Oczywiście ja nigdy nie liczę tych szklanek i filiżanek i nie słucham, jak ktoś mi mówi, że mam wypić 8 czy 12 dziennie. Chodzi tylko o tą samą obserwację pragnienia. Na przykład ból głowy to też jest pragnienie albo głód. Szklanka wody, 15 minut na leżąco z zamkniętymi oczami i to jest wyleczone. Nie trzeba tabletek. Można za to pouciskać nasadę nosa u góry przy kącikach oczu. Tam jest takie są skrzydełka nosa i ten punkt pouciskać to jest taki akupunkt właśnie rozluźniający migreny i bóle głowy. Spróbuj. No i jeszcze nasze autobadanie, czyli mocz. Im ciemniejszy mocz, tym bardziej jesteśmy odwodnieni. Znasz odcinek o wielodniowym poście o wodzie? Bo właśnie w tym odcinku opowiadałam, dlaczego warto nauczyć się interpretować swoje wydzieliny. Poznawanie nas samych to nie tylko szukanie misji naszej duszy, ale właśnie też czytanie z naszych wydzielin, co nam szkodzi, a co z nami rezonuje. Lekcja 23. Jeszcze przypomniało mi się o restauracjach i o jedzeniu, że ja staram się nie wchodzić do restauracji, gdzie serwują coś, czego nie jem. Na przykład wieprzowinę. W ogóle nie wchodzę do takich miejsc, no bo często przytrafia się tak, że ja dostaję, co prawda zamawiam danie wegetariańskie, sałatkę, no ale czuć, że ona była krojona tym samym nożem i na tej samej desce, na której wcześniej krojone było to surowe mięso. Dlatego tak jak wcześniej opowiadałam o tych chorobach, że ja nie myślę o chorobach, bo nie chcę ich w swoim życiu, to jest podobna zasada, że po prostu nie chodzę w takie miejsca, gdzie czeka coś, czego ja nie chcę w swoim życiu. Proste, nie? Lekcja 24. Nie zmuszam się. Bardzo ważna lekcja, bo kiedyś zmuszałam się non-stop. Do pracy, do ćwiczeń, do wyjść. Wydawało mi się, że tak trzeba, bo słuchałam tego no pain, no gain, jak wydzierają się coache czy jacyś trenerzy, czyli bez bólu nie ma efektów, że trzeba tylko ciężka praca popłaca i trzeba zapierdzielać i tak dalej. No i to jest wszystko bzdura. Kiedyś, jak nie zdołałam się zmusić na przykład do treningu, no to potem krytykowałam się za lenistwo. To są takie programy moje z domu i z otoczenia, na przykład leń śmierdzący, tylko by chciał leżeć i pachnieć. Jeszcze się nie narobiłeś, żeby odpoczywać. Kto śpi w dzień? Śpi to się w nocy. Albo wyśpie się po śmierci. No, znacie, na pewno wszystkie słyszeliście. Za kolejny z moich sukcesów uważam właśnie przeciwstawienie, postawienie się temu, nie walczenie z tym, tylko po prostu zaufanie sobie. Jak przestałam się zmuszać do cardio, czy nawet dynamicznej jogi, jak zauważyłam, że jeżeli robię to z taką miłością do siebie, docenianiem siebie, jeżeli robię to w odpowiedzi na słuchanie swoich potrzeb, potrzeb mojego serca, mojej duszy, no to na miejsce tego zmuszania oraz tej autokrytyki, którą sobie zapodawałam dotychczas, to na ich miejsce pojawiła się inspiracja. To było coś pięknego. Na przykład jakiś taniec intuicyjny, automasaż, jakaś spontaniczna medytacja. Zawsze to jest tak potężne, że aż mną trzęsie, naprawdę. No i wiesz dlaczego?
bo to właśnie znaczy go with the flow. To znaczy właśnie płynąć z życiem. To, płynąć z życiem to nie znaczy rzucić kłodę do rzeki i niech się obija o brzegi i gdziekolwiek ją niesie, tylko to znaczy łapać za ten ster tego, co w danym momencie jest nam potrzebne. Go with the flow, płynąć z życiem. Tego możemy się uczyć od rzeki, od wody, od Bobinsany, o której opowiadałam w książce, właśnie żeby złapać ze ster, żeby płynąć z tym prądem, ale jednocześnie nie pozwalać, żeby niosło nas gdziekolwiek, tylko właśnie, żeby niosło nas tam, gdzie my chcemy. Jeszcze zaraz do tego wrócę. Ale zanim to lekcja 25, co z przyszłością? Ta lekcja 25 jest cały czas u mnie na palecie. To jest taki najbardziej wstrząsający mną aktualnie temat, bo wybrałam się na sesję Constellaciones Familiares. U nas to się nazywa ustawienia hellingerowskie chyba. I bardzo długo przed tym się broniłam, no bo to ma już system i ustawienia w nazwie, więc nie chciałam tego robić. Ale naprawdę to poczułam. Podczas jednej medytacji to było takie rozkaz ze źródła, że ja mam to zrobić. No i usłyszałam tam takie zdanie. Posłuchaj, bo to jest zdanie dla mnie na razie life changer. Planowanie przyszłości to oddalanie się od boskiego planu. Chodzi o to, że przychodzimy tutaj z planem tego, co chcemy doświadczyć. Nasza dusza wybiera sobie, zanim wchodzimy w to ciało, no to wybiera sobie, czego chcemy się nauczyć. I takie planowanie przyszłości teraz, już w tym ciele, zamiast życia teraźniejszością, zamiast tego go with the flow, zamiast tego zaufania do tej rzeki, w której płyniemy, zaufania do tej wszechmogącej siły stwórczej, to jeżeli my planujemy, to tak jakbyśmy odchodzili od tego, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Jak się z tym czujesz? Więcej o tym, jak wyglądała ta terapia z tymi ustawieniami rodzinnymi, opowiem niedługo w takim dedykowanym odcinku. Na razie mam zakaz od tego terapeuty. On wie, że ja nagrywam podcast i powiedział, że nie mogę o tym opowiadać, dopóki sama tego nie zrozumiem na 100%. A teraz jeszcze last minute. Dosłownie to było przed nagrywaniem tego odcinka. Ja zadałam na głos znowu to pytanie. Czy to prawda, że jeżeli teraz planujemy przyszłość, to odchodzimy od tego planu, z którym tutaj przyszliśmy. No i odpowiedź była taka. Tylko ten, kto w pełni umie żyć w teraźniejszości, może planować przyszłość. Bo przyszłość wydarzy się tylko w teraźniejszości. Stąd kto żyje przyszłością, ten nie dostrzeże momentu spełnienia swoich marzeń. Lekcja 26 może być kontrowersyjna. No, ciekawa jestem odbioru z twojej strony. Moja lekcja numer 26. Nie chcę pracować za darmo. Zrozumiałam, że przepracowałam te poprzednie kilka lat jako wolontariuszka, dlatego pozwalałam sobie pracować za darmo, dlatego że ja nie doceniałam siebie. Nie wierzyłam w siebie, nie wierzyłam w swoje możliwości, nie czułam, że ja zasługuję na jakieś wynagrodzenie. No i teraz już tak nie jest. Teraz znam swoją wartość, pielęgnuję tę wartość i choć jeszcze nie w każdym przypadku to wyraźnie komunikuję, no to i tak jestem dumna z postępu. Lekcja 27. Nie korzystam ze sztucznej inteligencji i nie będę korzystać, bo moje podcasty tworzę ja.
Moje książki piszę ja i zawsze będzie to wypływać z mojego serca, z mojego własnego doświadczenia i z mojej wyobraźni. Nie pozwalam, żeby aplikacje, sztuczna inteligencja zastąpiły mój mózg i moje instynkty. I zdradzę Ci, że jeśli czytam media, to ja bardzo szybko wyczuwam sztuczną inteligencję i przerywam to czytanie. Ja w ogóle nie zapraszam sztucznej inteligencji do mojego mózgu. Jak tylko mogę, ograniczam jej wpływy. I uważam, że po to mamy różne talenty, żeby z nich korzystać. I serio, niech ci, co mają inteligencję, projektują, ci, co mają wyobraźnię, piszą i malują, a ci, co ich nie mają, to niech oglądają i czytają i zajmą się tym, w czym są dobrzy. No dlatego, że chodzi o to zaufanie, że żyjemy w takim organizmie, gdzie każdy ma inną rolę. To tak jakby, wyobraź sobie, teraz jest tyle tej genetycznej żywności, no to zróbmy pomidory we wszystkich kolorach. Dlaczego każdy nie może mieć pomidorów takich, jakby chciał? Przecież możemy. No właśnie nie. Lekcja 28 to nie wierzę w zawsze i w nigdy. To jest taka lekcja 28, bo ja jestem 28 i dlatego tą lekcję tutaj przypisałam, bo to był dla mnie kiedyś taki zapalnik. Ja się strasznie wściekałam o nigdy i zawsze. Bo moją wartością było, że gdy mówię nigdy, to serio mi się to nie przydarzyło. A gdy zarzekam się, że zawsze, no to nie przydarzają mi się wyjątki. No i ja wściekałam się strasznie, tak jak z tym kłamaniem, że jeżeli ja nie kłamię, dlaczego inni mnie okłamują? I tutaj tak samo. Wściekałam się strasznie długo o to, że inni mówili zawsze, a już za chwilę tego nie robili. Albo mówili nigdy. Ale im się to zdarzało i to nawet często. No i pieniło mnie to, dopóki oddawałam tam swoją uwagę i energię. To wtedy to panowało nade mną. Zasilałam czyjeś nigdy, nie nigdy moją złością. Moją energię zamieniałam w złość i zasilałam te iluzje. No jak uwolniłam, jak to uwolniłam z siebie, no to co się wtedy wydarzyło? No jak zwykle zrobiło się mnóstwo miejsca. Miejsce, żeby przyjąć na to miejsce obfitość. Lekcja 29 to jest odpuszczanie. Kiedyś niewiele dostawałam, bo nie miałam tego miejsca. Nie robiłam tego miejsca. Nie tylko w szafach, szafkach, szufladach, ale też nie miałam i nie robiłam miejsca w sercu i w głowie. Byłam wypełniona starymi programami, które nazywałam tradycją. Wypełniona szkodliwymi przekonaniami, które nazywałam mną. No i toksycznymi nałogami i znajomościami, które nazywałam przyjaciółmi. Ale gdy zaczęłam być szczera ze sobą, to nie musiałam o to wszystko walczyć. Tylko z lekkością pozbyłam się całego tego przybytku, przeżytku. Bez żalu, tak, ze smutkiem, czasem nawet z goryczą, ale bez żalu. Ja nie żałowałam, że to robię, bo rozumiałam, że ja robię sobie dobrze, pomagam sobie, robię miejsce na nowe. Żeby móc coś nowego wprowadzić, trzeba najpierw zrobić na to miejsce, pozbywając się tego starego, co nie służy. Można to zapamiętać tak, że wraz z rozwojem, wraz z moim rozwojem, mój system wymaga aktualizacji. Wymaga nowych wtyczek, nowych konfiguracji. To jest taka naturalna ewolucja. Ale żeby móc to wszystko zainstalować, najpierw trzeba pousuwać wszystkie zbędne ikony z pulpitu i oczyścić, wyczyścić kosz. Lekcja 30. Informacje z tego wymiaru traktuję jako
inspirację, a nie jako prawdę absolutną. To, co jest mi tutaj podawane, wykorzystuję do poznania siebie. To nie jest egoizm, tylko to jest taki sposób myślenia, że wszystko, co mi się przytrafia, ma mi służyć. Wszystko mi służy. To nie chce mnie zniszczyć, to chce mnie wyedukować. Czyli ja nie odrzucam niczego w 100%, nie neguję, ale też nie przyjmuję niczego w 100%. Czyli z umiarem biorę tyle, ile jest mi w danym momencie potrzebne do zrozumienia mnie. Chodzi tu na przykład o takie narzędzia jak Human Design, właśnie te ustawienia hellingerowskie, słowiański system rodowy, astrologię. No i zauważ, że prawie wszystkie one mają system w nazwie. To są jakieś systemy, to są jakieś hierarchie, to są jakieś struktury. Ich zadaniem jest wprowadzić podział. Pamiętasz? Ich zadaniem jest wprowadzić podział, pokazując nam nasze różnice. A ja, słuchając swojej prawdy, wiem, że moim zadaniem jest jednoczyć, łączyć i pokazywać podobieństwa. Stąd wszystko, co pojawia się na mojej drodze, traktuję, jak już mówiłam, jako inspirację, narzędzie, a nie jako wyrocznie, jako jakiś cel. Nie. Te systemy to nie jest mój cel, to jest narzędzie. Lekcja 31. Zbliżamy się powoli do końca. Nie boję się siebie. Nie boję się myśleć inaczej. Nie boję się być czarną owcą. Nie boję się zadawać pytań. Nie boję się zadawać super krępujących pytań i zadawać jeszcze więcej pytań, dopóki nie zrozumiem. Nie boję się mylić. Nie boję się przepraszać, ale też nie przepraszać, jeśli tego nie czuję. Nie boję się prosić o wybaczenie, gdy kogoś skrzywdziłam. Nie boję się czuć, odczuwać emocji, odczuwać różnych emocji. Nie boję się być zła, nie boję się być wściekła, nie boję się płakać, nie boję się uciekać, bo wiem, że jestem na to gotowa, bo wiem, że jestem na drodze, którą sama wybrałam i która prowadzi do poznania świata, poznania prawdy, poznania siebie, autopoznania. Lekcja 32. Nie krzywdzę słowem. Zdradzę ci, że właśnie za to najczęściej przepraszam, za mój język. Przepraszam często nasz język polski i pozostałe kilka, w których mówię. Przepraszam też poznane osoby za sarkazm i za ironię, bo sarkazm, znowu zrozumiałam, zobaczyłam to na ceremonii ayahuaski, że sarkazm to nie jest dowcip, a ironia to nie jest zabawa. I sarkazm i ironia to jest wyśmiewanie i wypaczona krytyka. To są właśnie elementy oceny i krytyki, tej takiej destrukcyjnej. To jest chyba dobre słowo. Sarkazm i krytyka i ironia są destrukcyjne, bo one ranią adresata. Wiem teraz, że przez dekady postępowałam z pozycji ofiary, tego porzuconego dziecka. Ja po prostu chciałam nim być, bo to było dla mnie wygodne, być ofiarą. I wtedy, będąc ofiarą, konieczne było dla mnie nauczyć się bronić. I moją bronią stała się cięta riposta. Po prostu zamykałam innym buzię. To był bardzo długi proces. To nie było w ciągu jednej nocy, to trwało miesiącami. I ja teraz wiem, z czego to wszystko wynika. Ja rozumiem cały ten mechanizm. Rozumiem, jak ironia i jak sarkazm raniły osoby na mojej drodze. I ja nie używam ich już z premedytacją, ale oczywiście nie jestem święta i czasem mi się coś wypsnie. Jednak wiem już, że one krzywdzą i świadomie staram się ich nie używać. Lekcja 33. Nie marnować energii.
Przy założeniu, że jestem zadowolona z 97% mojego życia, zauważyłam, że zbyt wiele mojej cennej uwagi poświęcam na te pozostałe 3%. No i to było niesamowicie uzdrawiające odkrycie. Skupić się na wdzięczności za to, co mam, nie dać się wciągnąć w narzekanie za to, czego nie mam. A wręcz przeciwnie, za to też być wdzięczna. Czyli oczekiwania zamienić na wdzięczność. Lekcja 34. Nie odkładam siebie. Przeczytałam kiedyś taką rzekomą zasadę miliarderów i bardzo mi się to spodobało w odniesieniu do całego życia. Oczywiście nie chodziło tylko o kasę, ale ja to poczułam w odniesieniu do całego życia. Zasada brzmi: najpierw płać sobie. Albo w samolocie mówią: najpierw załóż maskę sobie, żeby potem móc założyć dziecku. Terapeuci mówią: najpierw pomóż sobie, a cały świat będzie ci sprzyjał i dopóki nie wyleczysz siebie, to nie ma się tej full mocy, żeby móc pomagać innym, szczególnie osobom, które są w podobnej sytuacji. Czyli najpierw płać sobie, to znaczy zaplanuj dzień, zaczynając od zaplanowania czasu dla siebie, czasu na relaks, czasu na edukację. Od 18 do 19 jest mój czas na rozwój. Przed spaniem jest czas na czytanie. Internet, odpisywanie na wiadomości tylko od 14 do 17. No a praca od rana. I w taki sposób nie zadziała to gadanie, że nie ma się na coś czasu. Bo to, że się nie ma czasu, to wynika z tego, że my w tym czasie robimy coś innego. To nie jest tak, że chcielibyśmy godzinę, ale jednakle jutro robi się 23 godziny doba. Zawsze jest tak, że my coś innego wybierzemy. Czyli jeżeli chcemy mieć na coś czas, to będziemy go mieli. Jeśli chcemy. Tylko trzeba myśleć o sobie, doceniać siebie i dawać sobie ten czas. I tu na chwilę wróćmy do tej lekcji, gdzie opowiadałam ci, że planowanie przyszłości, to moje najnowsze odkrycie, planowanie przyszłości to jest oddalanie się od naszego boskiego planu, od tego, co sobie zaplanowaliśmy, żeby przeżyć, zanim jeszcze tutaj przyszliśmy. No i jestem ciekawa po tych wszystkich lekcjach, jaki jesteś team? Ty, do jakiego teamu należysz? Czy wierzysz w ten boski plan i w życie teraz? Czy wierzysz w kreowanie nowej przyszłości i w planowanie? Daj mi koniecznie znać w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, co z tobą rezonuje. Czy tworzenie przyszłości, czy życie teraźniejszością? I na koniec Feliz Vuelta al Sol, czyli lekcja 35. Nie odmawiam sobie świętowania. Celebrowania swoich specjalnych dni i swoich zwyczajnych dni, które stają się specjalne, uczczenia, doceniania siebie. Kiedyś uciekałam od świąt, unikałam urodzin. Od kilku lat świętuję urodziny przez cały miesiąc, naprawdę. A w tym roku świętowałam nawet 2 miesiące, dlatego właśnie nie było tak długo nowego podcastu, dlatego że ja postanowiłam, że w prezencie na te urodziny daję sobie 2 miesiące regeneracji. I przez pierwszy miesiąc to naprawdę był tylko odpoczynek i relaks. Przez drugi miesiąc odrobina rozwoju i relaks. Także dziękuję ci za twoją cierpliwość i witam ponownie na kanale Podróże poniżej pasa. Obiecałam opowiedzieć, co na te urodziny jeszcze tutaj Peru robią. No, dla dzieci to jest piñata, czyli ten taki koń albo jakiś inny stwór nadziany słodyczami i w ogóle są tony, tony, zdecydowanie za dużo słodyczy. Byłam 2 razy na takich dziecięcych urodzinach i wyszłam pierwsza, bo naprawdę nie mogłam wytrzymać tej cukrowej wścieklizny, jaka tam panowała.
I dla dzieci, i dla dorosłych zawsze jest tort. Tylko, że tort nie jest po to, żeby wsadzić w niego świeczkę, tylko tort jest po to, żeby wsadzić w niego twarz jubilata. Serio! 2 lata temu pokazywałam na Instagramie, jak wepchnęli moją twarz w tort. No i dorośli reagują bardzo entuzjastycznie. Bez względu na to, czy są twarzą w torcie, czy są tym, który popycha w ten tort, czy tylko stoją w kręgu i klaszczą i śpiewają, to dla dorosłych to zawsze jest fun. Oni naprawdę świetnie się przy tym bawią. No ale na tych dziecięcych to zauważyłam, że to już jest takie bardziej traumatyczne przeżycie. Ja widziałam, jak te dzieci wstydziły się, jak nie było tego podekscytowania dmuchaniem świeczki i życzeniem, które się ma spełnić, tylko właśnie widziałam w oczach tych dzieci strach, bo one wiedziały, że zaraz będzie ich twarzolądowanie w torcie. A wyobraź sobie, że na wsiach są też takie tradycje, na przykład rozbijanie jubilatowi surowych jajek na głowie, a inne osoby rzucają jeszcze dodatkowo w niego mąką. No, kto by chciał takiej urodziny? Reszta zwyczajów niewiele różni się od naszego świętowania. Takie przyjęcie dla rodziny, często w knajpie. No i nie ma tylu prezentów, to też zauważyłam, że na pewno nie są takie drogie jak u nas i często niedostosowane do wieku obdarowywanej osoby. Raczej to są słodycze i takie naprawdę drobiazgi. I jeśli masz kogoś ukochanego, komu chcesz złożyć życzenia urodzinowe w moim podcaście, no to napisz do mnie, a ja spełnię twoje życzenie. Kochane słuchaczki, kochani słuchacze, ten odcinek dedykuję Michałowi Gołdowskiemu. Jakie smaczne serowe nazwisko, co? Michał rozczulił mnie swoją troską, pytając w komentarzu na Facebooku, na moim profilu podcastowym, czy wszystko ze mną dobrze, bo dawno nie było odcinków. Michał, ten odcinek jest ze specjalną dedykacją dla ciebie. Bardzo ci dziękuję za znak, że moja twórczość ma dla ciebie wartość. I wszystkim wam, którzy komunikujecie się ze mną pośrednio i bezpośrednio, bardzo dziękuję. Dziękuję wam za 5 kaw, jakie dostałam w poprzednim miesiącu na urodziny, na Buy Coffee Tu. Link do kawy jest w opisie, ale pamiętaj, że to nie tylko kawa się liczy, bo każda twoja reakcja liczy się dla mnie. Nie będę ukrywać, że najbardziej takie trafiające do serca są wasze polecenia mojego podcastu, dlatego że to stymuluje do nawiązywania moich nowych znajomości, jak na przykład Magda, która słuchała podcastu, poleciła go Patrykowi i Patryk przyleciał do Peru i cudownie w taki sposób odnajduje się swoje bratnie dusze, właśnie poprzez polecenia. To ty najlepiej wiesz, kto z twoich znajomych polubi mnie i mój podcast. Kochani, z całego serca dziękuję tobie, Michał. Dziękuję wszystkim kawodawcom, Kubusiowi, Ewelinie, Karoli, Równowadze, Adzie i Oli i Kobiecość w Eterze. Dziękuję wszystkim czytelniczkom i czytelnikom moich babybooków za zakup i za dzielenie się waszymi wrażeniami z iOS-kowych podróży po Amazonii. To jest naprawdę dla mnie niesamowite doznanie, czytanie waszego feedbacku. Oczywiście dziękuję też wszystkim słuchaczkom i słuchaczom za to, że tu jesteście, za 5 gwiazdek na Spotify, za subskrypcję, za wszystkie wasze reakcje prywatne, bezpośrednie, w wiadomościach i też za te telepatyczne buziaki i uściski. Kocham! Całuję was i już do was wracam. Do usłyszenia coraz częściej.